Pytanie pierwsze. Wyjaśnij, kim jest Balbinka i powiedz, co się z nią stało. Balbinka to była moja gąska. Była traktowana w sumie jak zwierzę domowe. Ja ją traktowałem jak psa. Często ją karmiłem, nosiłem ją na rękach, głaskałem. No i pewnego razu mama zrobiła gołąbki na obiad. A że bardzo lubię jeść, to zjadłem ze smakiem. Następnego dnia, kiedy wyszedłem i chciałem po prostu nakarmić Balbinkę, okazało się, że z niej były gołąbki, no. Mama tylko zapytała, czy mi smakowało. Smakowały? No tak, bardzo. Spójrz! Dwie małe sierotki, tak zupełnie same w tym wielkim, groźnym świecie. Takie delikatne, takie niewinne, takie smakowite. Zjedzmy je, skarbie, zjedzmy! Co kazał ci kupić Paweł Noch? Zaprezentuj, jak zareagował, gdy zobaczył twój nowy zakup. Kazał mi kupić nowe buty, bo tamte już... Tamte starsze buty były już trochę w ciężkim stanie. Podobno pokazujesz to bardzo dobrze. Jak zareagował? No, widzę, Janek. Nowy zakup, bardzo dobry. Nie mam pytań. Maszyna. Pytanie trzecie. Bardzo lubisz śpiewać i nagrywać swoje popisy. Zademonstruj talent. Specjalna prośba, niech to będzie Asher. A mogę zrobić podkład, bo nie umiem śpiewać i beatboxować naraz. Dobrze, poprosimy do tego. No i tyle. To był kawałek z tego. Genialnie. A jeszcze jakiś potrafisz? Tak. Proszę bardzo. Był śpiew, czas na taniec. Pokaż, jak prawidłowo zatańczyć Borat Dance. A to muszę mieć muzykę, na sucho to tak... Dasz radę, na pewno. Dokładnie tak. Myślę, że rozgrzewkę masz już za sobą, przed meczem. Pytanie piąte. Bardzo lubisz grać w FIFA na konsoli. Dlaczego tak często musisz kupować nowe pady i ile ich kupiłeś w poprzednim roku? Uwielbiam grać w FIFA, no ale jestem po prostu nerwowy i czasami zdarza mi się rozwalać te pady. Albo łamię je w rękach, albo po prostu rzucam o ziemię. I razem z tymi, co rozwaliłem w zeszłym tygodniu, rozwaliłem dwa, to już jest 10 w sumie w tym roku. Wracamy do ostatniego Sylwestra. Dlaczego nie miałeś prądu i po co był wam potrzebny młotek? Młotek zostawiłem przez przypadek w łazience, bo przybijałem stroboskop do ściany. I powiedziałem kolegom dla żartów, że no, możecie rozwalić chatę, bo i tak idzie do wyburzenia. No i wróciłem po Sylwestrze do domu, poszedłem spać, oni się dalej bawili. No i okazało się, że zaczęli rozwalać ścianę. Dopiero dowiedziałem się o tym na drugi dzień i tak niefortunnie wyszło, że rozwalili całą puszkę z prądem i przez cały tydzień nie miałem prądu. Ostatnie pytanie. Trenerzy Piotr Przybecki i Paweł Noch spotykają się z tobą na zgrupowaniach kadry. Jako ich zawodnik powinieneś znać przebieg kariery obu panów. Powiedz, na jakich pozycjach grali i wymień przynajmniej dwa kluby, które reprezentowali. O. No. Trener Piotr Przybecki na pewno środek rozegrania. Grał w Wiśle, Płock i gdzieś w Bundeslidze. Gdzieś w Bundeslidze wiem, że grał. Trenerem był w Śląsku i w Wiśle też. A trener Paweł Noch... Nie wiem, nie mam pojęcia. Wiem, że trenerem był chyba w Wągrowcu. Drużyna Pomorze? No tak, no grał w Puławach, tak, z dzisiejszym przeciwnikiem. To super, dzięki. Dziękujemy bardzo. Dzięki.